Cześć, Paweł Królikowski, CRM Out of the Box. W dzisiejszym odcinku mam dla Was bardzo ciekawą funkcję, jeśli chodzi o możliwości customer serwisu, systemu do obsługi klientów, do zapewniania jakości, jeśli chodzi o wsparcie tych klientów przy pojawiających się problemach, pytaniach, reklamacjach, naprawach itd., itd. A tak naprawdę jest to funkcja związana z całkiem nowym releasem nowego produktu Microsoftu, który nazywa się Contact Center i pozwala na budowę spójnego systemu jednego punktu kontaktowego, tak naprawdę miejsca, z którego jestem w stanie zainicjować lub odebrać konwersacje przychodzące różnymi kanałami, czy to będzie e-mail, czy to będzie rozmowa telefoniczna, czy to będzie czat zarówno z social mediów, bądź czat wystawiony na mojej stronie internetowej, to ja jako użytkownik końcowy, użytkownik systemu, jestem w stanie zalogować się w jedno miejsce, otworzyć sobie jeden widok i z tego jednego widoku, z tego jednego punktu rozmawiać z tymi moimi klientami. Przykład serwisowy jest najbardziej wdzięczny, bo często jest tak, że osoba pracująca na pierwszej linii wsparcia w serwisie właśnie ma do czynienia z kontaktami bezpośrednimi z klientem, przychodzącymi rozmowami telefonicznymi, przychodzącymi mailami, przychodzącymi zapytaniami poprzez również SMS-y czy poprzez social media. No i ta osoba musi na bieżąco odpowiadać, znając oczywiście kontekst problemu, zgłoszenia, pytania, reklamacji itd., itd. Tutaj właśnie Contact Center w połączeniu z Customer Service'em daje ogromną wiedzę, ogromną możliwość i ogromną przewagę, jeśli chodzi o pracę takiego agenta wsparcia. Co my mamy tak naprawdę w tej chwili na ekranie? Ja jestem zalogowany jako ten agent, użytkownik, pracownik serwisu. Proszę zauważyć, że tutaj po mojej prawej stronie w górnym rogu mam status swój, jeśli chodzi o dostępność. Jestem pracownikiem, który czeka na te zgłoszenia, czeka na ten kontakt klienta, czy to będzie kontakt przekierowany z call center, czy to będzie kontakt przekierowany z czatu, czy skądkolwiek inąd. Mogę się zająć jakąś dostępną sprawą. Oprócz tego mam swoją skrzynkę odbiorczą. Ja jestem w tej chwili zalogowany do mojej skrzynki odbiorczej, gdzie wszystkie moje obecne sprawy, zarejestrowane problemy, wylistowane są tutaj jako rzeczy, którymi mogę się zająć wraz oczywiście ze szczegółami. Wszystkie konwersacje, którymi powinienem się zająć, czyli przychodzące konwersacje, telefony, rozmowy czatowe będą tu na mnie oczekiwały, tu mamy jakieś wcześniejsze maile, którymi powinienem zająć się, aby obsłużyć panią Klaudię, która tutaj oczekuje na jakąś moją odpowiedź. Historie moich rozwiązanych konwersacji. Tutaj na przykład znajdą się rozmowy telefoniczne z dzisiaj czy wczoraj, które odbyłem wraz z ich rezultatem, gdzie mogę sobie podejrzeć transkrypcję takiej rozmowy, wszystko to, co się w ramach takiej rozmowy telefonicznej oczywiście wydarzyło. No i oczywiście do tego wszystkiego dochodzi cała obudowa sztucznej inteligencji, którą Microsoft dostarcza, czyli jeżeli otworzę sobie jakąkolwiek sprawę, jakikolwiek problem, czat, konwersację, którą tutaj będę wykonywał, cały czas w kontekście tej konwersacji pojawiają mi się podpowiedzi zarówno z poziomu Copilota, gdzie mogę na przykład wygenerować sobie jakiś kontekst, czy zadać pytanie w kontekście tego, co widzę na ekranie, czy w kontekście tak zwanej Smart Assist, inteligentnego asystenta, który podpowiada mi na przykład, jeżeli otworzę jakąś sprawę, czy otworzę jakiegoś maila, czego może ten mail dotyczyć, czego może ta sprawa dotyczyć, jaki jest tutaj problem, z czym on jest związany i być może mamy już na to gotowe rozwiązanie w ramach tego Customer Service. A jedna skrzynka daje mi również oczywiście możliwość stworzenia odpowiednich rekordów wychodzących. Jeżeli muszę odpisać na jakiegoś maila, mogę to sobie zrobić szybko i łatwo, tworząc taką informację e-mail w kontekście konkretnego zdarzenia, w kontekście konkretnego zgłoszenia do odpowiedniego klienta. Jeżeli potrzebuję stąd zadzwonić, mam tutaj słuchawkę, mogę sobie taki telefon wykonać z tego poziomu, wskazując oczywiście wcześniej, konfigurując moje urządzenie, z którego taka rozmowa będzie wykonywana. Czyli jeżeli siedzę jako ten agent w słuchawkach z mikrofonem, to stąd również mam możliwość rozpoczęcia takiej konwersacji telefonicznej. Jeżeli to będzie konwersacja Teamsowa, to ponownie mam tutaj możliwość wywołania sobie konwersacji Teamsowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę wszystkie te punkty kontaktowe, które ja tutaj do mojej skrzynki pocztowej jestem w stanie podłączyć, jestem w stanie wywołać z perspektywy tego końcowego użytkownika. No, ogromną zaletą jest to, że wszystkie przychodzące rozmowy, wszystkie przychodzące zgłoszenia, sprawy, które tu będą rejestrowane, natychmiast wpadają do tej mojej skrzynki odbiorczej, natychmiast pozwalają mi zająć się takim problemem, czyli nie reagować tak naprawdę in no time, jeśli chodzi o ten czas reakcji, który w sprawach serwisowych często jest
istotne. No i wreszcie kolejną rzeczą jest to, że do tego dochodzi jeszcze kontekst całego naszego systemu CRM, całego naszego otoczenia danych, informacji, rzeczy, które zebraliśmy do tej pory o tych naszych klientach, bo jeżeli z tego mojego widoku skrzynki pocztowej, tego jednego punktu kontaktowego, chcę się szybko przełączyć na przykład informację, kim jest ta pani Klaudia, która zgłosiła mi tutaj problem. Nie mam tutaj żadnego problemu, mogę to sobie otworzyć w osobnym okienku i taką informację oczywiście natychmiast wyświetlić. Także jestem w stanie od razu znaleźć dane dotyczące czy kontaktu, czy jakiejkolwiek innej informacji zgromadzonej w moim systemie CRM, wraz z kontekstem oczywiście sprawy, problemu, reklamacji, pytania, które tutaj muszę rozwiązać. Także ten jeden punkt kontaktowy, jedna skrzynka, contact center, który Microsoft buduje w oparciu o wszystkie możliwości związane z integracją kanałów zewnętrznych, kanałów relacji z klientami, staje się niezwykle potężnym narzędziem customer serwisie, ale i nie tylko, aby tak naprawdę w bardzo szybki sposób reagować na problemy klienta, odpowiadać na ich pytania, a tak naprawdę w real time, w czasie rzeczywistym móc odbierać telefony, rejestrować informacje do CRM-a i cały czas mieć kontekst tego, co się dzieje w naszym systemie, tego, co się wydarzyło wcześniej w naszym systemie. Czyli tak naprawdę jest to praca wreszcie rzeczywiście na danych bieżących, natychmiastowo reagując na wszystkie zgłoszenie. Zunifikowana skrzynka w customer serwisie z możliwościami contact center. Polecam zapoznać się również w szerszym zakresie, jakie możliwości daje to narzędzie.